Dzisiejszy wywiad Dumy Stolicy z Filipem Kowalczykiem, jednym z najzdolniejszych bocznych pomocników w Polsce. Filip, nim przejdziemy do takich dobrych pytań, dla Ciebie pozytywnych, jedna rzecz, którą musisz mi wyjaśnić. Na Twoim profilu znalazłem cytat, który tak dosyć mocno mnie zaskoczył. Jest to cytat z Sir Alexa Fergusona. Jeśli nie stać Was na wsparcie, kiedy przegrywamy, nie macie prawa wspierać nas, kiedy wygrywamy. Tyczy się to fanów. Czy to jest skierowane do fanów Polonii, czy jest jakiś inny powód? Zaskoczył mnie Pan tym pytaniem, nie spodziewałem się. Jednak to pytanie, to zdanie nie jest skierowane do kibiców Polonii, ze względu na to, że zamieściłem to już dawno. I pamiętam, że było to z okresu, kiedy reprezentacji Polski seniorskiej nie szło w ogóle. Była nagonka na nich. No i właśnie jako przykład właśnie kibice powinni wspierać ich zawsze, nawet w trudnych momentach. Przejdźmy teraz do lepszej części pytań. Portal Weszło wymienia Cię jako jednego z najzdolniejszych właśnie bocznych pomocników. Takie wyróżnienie cieszy, mobilizuje do dalszej pracy? Tak, tak, bardzo, bardzo to mobilizuje i cieszy. Jednak no, cieszy to oczywiście, jednak jakoś tak motywuje mnie do dalszej pracy. Jednak ten ranking był już rok temu i dla mnie bardziej liczy się teraźniejszość niż to, co było i to, co będzie. Rok temu ostatni raz zagrałeś w reprezentacji młodzieżowej. Od tego czasu grywasz częściej, znaczy nie grywasz w trzeciej lidze. Rzadko widujemy Cię na boisku, chociaż początek miałeś dobry. Czym to jest spowodowane, że tak rzadko widujemy Cię na boisku? Zresztą to nie jest pytanie raczej do mnie, tylko do trenera, który nie wystawia mnie. Na początku przed przyjściem trenera Szczechowicza wystąpiłem w dwóch meczach. No później, nie wiem, jakoś za trenera Szczechowicza nie miałem okazji wykazania się na boisku. No, tak musiało jednak być. Trener podejmował takie decyzje, a ja je szanowałem. Trener Dźwigała odkurzał kilku piłkarzy do tej pory. Ciebie jeszcze nie widzieliśmy u niego. Jest szansa, że na wiosnę się to zmieni? No, ja mam nadzieję, że tak. I dostanę więcej szans od trenera Dźwigały. No, ale musi być to poparte jednak dobrą postawą na treningach, sparingach w okresie przygotowawczym. No i mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży, tak żeby walczyć sobie miejsce w pierwszym składzie i będę znaczącą postacią w przyszłej rundzie. Wielu Twoich kolegów, z którymi występowałeś jeszcze w Centralnej Lidze Juniorów, zmieniło barwy klubowe. Ty zostałeś. Nie żałujesz tego, że jesteś w trzeciej lidze? Nie, w żaden sposób nie żałuję tego, że zostałem tutaj w Polonii. Ze względu na to, że właśnie liczyłem na to, że będę reprezentować pierwszy zespół Polonii na boiskach trzecioligowych i razem z nią walczyć o awans do drugiej ligi, bo taki był cel. No, jak Pan powiedział, nie dostałem za dużo okazji, jednak zostaję dalej na przyszłą rundę i liczę, że w końcu spełnię swój cel. A pojawiały się jakieś odgłosy, jakieś zainteresowanie może w tamtym okresie? Znaczy, no nie chcę odpowiadać na to pytanie. Zostałem w Polonii, cieszę się, nie żałuję tego i jak dalej powiedziałem, teraz też zostaję i chcę pokazać, na co mnie stać na wiosnę. Jesienią było Twoje drugie podejście do piłki seniorskiej. Wcześniej trenowałeś z pierwszym zespołem razem z Andrzejem Krajewskim, jeszcze za trenera Stokowca. Takie powołanie dla młodego piłkarza, który może trenować z doświadczonymi zawodnikami z Ekstraklasy, to duże wyróżnienie. Tak, zgadza się, to jest wielkie wyróżnienie. Ze względu na to, że w wieku 16 lat miałem okazję już do trenowania z zawodnikami, którzy ucierali się o seniorską reprezentację, którzy teraz grają w bardzo dobrych klubach, jak Łukasz Todorczyk czy Paweł Wszołek. No i miałem okazję właśnie do zaprezentowania swoich umiejętności trenerowi Stokowcowi i sprawdzenia siebie na tle innych zawodników. Z którym z trenerów do tej pory najlepiej Ci się współpracowało, do którego najwięcej się nauczyłeś? Znaczy, no wydaje mi się, że od każdego trenera wyciągnąłem bardzo dużo, poczynając właśnie od Tadeusza Pawłowskiego z Agricoli Warszawa, w której grałem 8 lat, z której wyszedłem do Polonii. W Polonii miałem wielu trenerów i z każdym trenerem bardzo dobrze mi się współpracowało i od każdego bardzo dużo się nauczyłem. Z Agricoli kilku chłopaków przyszło do Polonii, z którymś wcześniej miałeś okazję grać właśnie w tym klubie? Tak, tak. Grałem razem z Krzysiem Różonkiem, który razem ze mną
jest teraz w trzeciej lidze, w seniorskiej kadrze pierwszego zespołu, a także z Maxem Strickiem, który bodajże chyba 2,5 lata temu odszedł do Sunderlandu, ale mieliśmy przyjemność razem grać przez pół roku w Polonii Warszawa. Przed tym wywiadem kibice zarzucali naszemu portalowi, że mało promujemy młodzież, jednak jako głównego idola kreowali Krzysia Możdżonka. Masz teraz okazję, żeby przekonać fanów do tego, że wiosną powinni baczniej obserwować swoje poczynania. No to... Nie wiem, co mam teraz powiedzieć, że... No ja chciałbym pokazać właśnie na wiosnę, że to będzie moja runda. Chcę zmalać złą plamę po tych występach nieudanych w tej rundzie. No i mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i wybaczę sobie miejsce w pierwszym składzie. Z naszej strony to wszystko. Kończymy drugie podejście do wywiadu z Filipem Kowalczykiem. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to chwila. No, chciałem pozdrowić i podziękować wszystkim trenerom Akademii, którzy mnie prowadzili do tej pory. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim, aby te święta minęły w spokojnej, rodzinnej atmosferze, a wszystkim sympatykom Polonii Warszawa i sympatykom wszystkim piłki nożnej życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do subskrybowania kanału dumastolicy.pl na YouTubie oraz do lajkowania naszego profilu na Facebooku.